W drugim liceum ogólnokształcącym planowany jest remont auli. W pierwszym postępowaniu przetargowym do 17 sierpnia wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyła ją firma z Leszna na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Jednak postępowanie zostało unieważnione, bo wadium nie wpłynęło w terminie. W najbliższą niedzielę 12 września na leszczyński rynek przyjedzie szczepieniobus. To okazja, by bez wcześniejszego zapisu zaszczepić się na COVID-19. Ratownicy medyczni z Leszna wezmą udział w proteście pracowników ochrony zdrowia, jaki zaplanowany jest na sobotę 11 września w Warszawie. Lwowiacy ponownie zagrają leszczyniakom. W kasie MOK można odbierać darmowe wejściówki na koncert piosenki lwowskiej, który odbędzie się 17 września. Anna Ciesiółka zaprasza na wydarzenie charytatywny marsz Nordic Walking, kijki w ręce, ratujmy życie Marysieńce. Na torze w Murkowie przy trasie S5 12 września prawdziwa gratka czekać będzie na miłośników motoryzacji. Piąta runda Pucharu Polski Pit Bike 2021. Starosta Kościański zaprasza na powiatowy rajd rowerowy. Start 18 września o godzinie 9.30 z placu przy basenie w Kościanie. Zapisy do 15 września w starostwie powiatowym. 11 września w Centrum Kultury w Śmiglu ponownie będzie można oddać krew. Działał będzie także punkt potencjalnych dawców szpiku. Śmigiel i francuskie Najszato obchodzą w tym roku 20. rocznicę partnerstwa. Z okazji 15-lecia współpracy na zaproszenie władz tego lotaryńskiego miasta do Francji pojechała delegacja ze Śmigla. Z tej wizyty powstał film, który przypominamy, emisja tuż po teleobserwatorze.